Prokurator i policja weszli do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa, iż przeszukali biura rzeczników dyscyplinarnych. Śledczy zażądali wydania akt postępowań dyscyplinarnych wszczętych wobec sędziów sądów powszechnych. Prokurator Piotr Myszkowiec wszedł do Krajowej Rady Sądownictwa chwilę po godzinie 9:00. Najpierw w asyście kilku policjantów, później przybyli kolejni funkcjonariusze. Na miejscu z interwencją poselską pojawili się także posłowie Suwerennej Polski Dariusz Matecki i Sebastian Kaleta. Próbuję uzyskać informację, dlaczego pan Piotr Myszkowiec, prokurator, prowadzi czynności wobec konstytucyjnego organu państwa na terenie uczelni, która cieszy się autonomią, w sprawie dotyczącej sędziów. No ja pana odsyłam do rzecznika. Powtarzam jak mantrę. No to jak długo pan tutaj będzie przebywać? Do jakiego momentu? Bez komentarza na razie. Śledczy przeszukali biura rzeczników dyscyplinarnych sądów powszechnych Piotra Schaba, Przemysława Radzika i Michała Lasoty. Prokurator żądał wydania akt postępowań dyscyplinarnych wszczętych wobec sędziów. Co istotne, niektórzy z nich w ostatnich latach sprzyjali ówczesnej opozycji, a dziś koalicji rządzącej. Sprawy mają trafić do tzw. rzeczników dyscyplinarnych ad hoc, powołanych przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Już wcześniej wnioskowali o przekazanie dokumentów, ale bezskutecznie, dlatego prokuratura Adama Bodnara zaangażowała służby. Nie ma sensu robienia przeszukań i siłowego wchodzenia do konstytucyjnego organu, chyba że to jest tak naprawdę pozór. I tak naprawdę chodzi o to, żeby osłabić funkcję KRS-u, osłabić jego konstytucyjną rolę poprzez właśnie tego typu działania i doprowadzić z czasem do siłowego przejęcia tej instytucji. Wskazuje prawnik dr Michał Skwarzyński, rzecznik prokuratora generalnego. Prokurator Anna Adamiak przekonuje, że działania prowadzone były w biurach rzeczników dyscyplinarnych, a nie w Krajowej Radzie Sądownictwa. Tyle, że pomieszczenia znajdują się w budynku KRS. Tu jest własność Krajowej Rady Sądownictwa. Wszystkie, oczywiście nie jestem dysponentem akt rzeczników dyscyplinarnych, ale jeżeli chodzi o pomieszczenia, sejf, jesteśmy dysponentami. W szafie pancernej dowiedziałam się, jest wiele dokumentów, wiele innych akt, danych wrażliwych, no i jak tak można? Mówiła przewodnicząca KRS Dagmara Pawełczyk-Woicka. W mediach społecznościowych opublikowała nagranie, na którym widać, że służby użyły siły, by przejąć akty spraw. Krajowa Rada Sądownictwa nie została poinformowana wcześniej o planowanych działaniach prokuratury Adama Bodnara. Zastępcy prokuratora generalnego wydali oświadczenie, w którym wyrażają zaniepokojenie działaniami prokuratury krajowej i wskazują na przepisy prawa. Żądanie wydania rzeczy i przeszukanie muszą dotyczyć konkretnych przedmiotów stanowiących dowód w sprawie, które świadczyłyby o popełnieniu przestępstwa. W naszej własnej ocenie za wystarczające w omawianym przypadku byłoby wezwanie do wydania rzeczy. Państwo jednak woli wywołać efekt mrożący, nawet za cenę naruszenia porządku prawnego. Przeszukania w biurach rzeczników dyscyplinarnych sądów powszechnych odbyły się pod ich nieobecność.